Bardzo serdecznie witam na pierwszej opowieści o Żydach sądeckich. Dzisiaj będziemy mówić o historii gospodarczej Sądecczyzny, właściwie historii Żydów sądeckich w kontekście gospodarki. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, w okresie międzywojennym musimy się cofnąć do czasów zaborów, do okresu wcześniejszego. Wówczas to mamy do czynienia z takim rozpędem gospodarczym Sądecczyzny, związanym niewątpliwie z otwarciem linii kolejowej. Było to w roku 1876 i z tym wydarzeniem właściwie należy wiązać korzenie sądeckiego przemysłu i takiej poważnej gospodarki. Ciężko powiedzieć, że wcześniej docierała tu jakaś rewolucja przemysłowa, w ogóle istniał poważny przemysł. No ale tak naprawdę w okresie międzywojennym niewiele było lepiej. To wszystko, o czym będziemy mówić dzisiaj, o czym będę Państwu mówił dzisiaj, no to są rzeczy, które były niewątpliwie związane właśnie z czasami, czy sięgały korzeniami do czasów zaborów. Sądecczyzna zawsze była na uboczu wielkiego życia gospodarczego, nigdy specjalnie ważnej roli nie odgrywała w polskiej gospodarce. W okresie międzywojennym takim zakładem pracy, który był bardzo znaczący, to są właśnie warsztaty kolejowe, które też korzenie wywodzą z XIX wieku, z okresu autonomii galicyjskiej. Dawały one zatrudnienie największej liczbie, procentowo największej liczbie mieszkańców Nowego Sącza. Były to zakłady nowoczesne, jakby akurat w tej dziedzinie gospodarki, w dziedzinie produkcji kolejowej, no Żydzi tutaj nie mieli specjalnie wiele do powiedzenia. Zajmowali się raczej innymi gałęziami gospodarki, o których za chwilę. Zanim przejdziemy do nich, wcześniej garść statystyk dotyczących w ogóle udziału Sądecczyzny i miasta Nowego Sącza w życiu gospodarczym ówczesnej Polski. Żeby sobie to zobrazować, trzeba powiedzieć, że zaledwie 3% wszystkich zakładów przemysłowych w województwie krakowskim znajdowało się na terenie powiatu sądeckiego w okresie międzywojennym. To jest bardzo mało. Jeszcze więcej powie nam kolejna cyfra. 1% produkcji całego województwa krakowskiego wywodziła się z ziemi sądeckiej. A więc to są cyfry, które, no, liczby, które pokazują nam naprawdę, że ten udział był niewielki. I on był jeszcze rozbity pomiędzy ludność polską i pomiędzy ludność żydowską. I wchodząc już w Sądecczyznę, w te podziały właśnie, trzeba powiedzieć, że były takie gałęzie przemysłu, gospodarki, handlu, gdzie właśnie dominowali Żydzi, ale były też takie, gdzie dominowali Polacy. Łącznie dla przykładu w zakładach przemysłowych aż 61% z nich było własnością żydowską. 59% wszystkich znajdujących się na Sądecczyźnie było firm i warsztatów było własnością żydowską. Ale na przykład 37% rzemieślników to byli tylko Żydzi. Więc widzimy tutaj takie dość duże rozbieżności w tych statystykach. Jedna dziedzina, gałąź gospodarcza była niezwykle ważna dla Żydów, to jest handel, bo tutaj niewątpliwie dominowali i ponad 60% mieszkańców żydowskich, mieszkańców Nowego Sącza pracowała właśnie w handlu. To pokazuje, że dla nich właśnie sprzedaż tutaj obwoźna bardzo często była dominująca. Trzeba wspomnieć, że pod pojęciem handel kryją się także ludzie, którzy prowadzili naprawdę bardzo rozległe interesy. I tutaj na terenie Sądecczyzny myślę szczególnie o jednej rodzinie, rodzinie Aderów z Jazowska, która prowadziła tam fabrykę mebli giętkich, bardzo duży zakład istniejący praktycznie do wybuchu II wojny światowej, który eksportował swoje wyroby nie tylko z Jazowska do Starego czy do Nowego Sącza, ale też dużo, dużo dalej, bo wędrowały do Stanów Zjednoczonych czy na inne kontynenty, więc można śmiało powiedzieć, że z Sądecczyzny także te towary docierały niemal na cały świat. Był to więc handel nie tylko między miastami, ale nawet nie międzynarodowy, ale międzykontynentalny. Oczywiście sądecka gospodarka, tak samo żydowska gospodarka, podlegała kryzysom, które miały miejsce w II Rzeczpospolitej. Już na początku, w 1918 roku, mamy dość duży wzrost cen. Oczywiście cała gospodarka wtedy się dopiero buduje, ale jest to dość taki niepewny okres.
pojawiają się spekulanci, ceny gwałtownie rosną i oczywiście oskarżani są o to Żydzi niesłusznie, bo nie tylko oni, jak już wskazałem wcześniej w tych statystykach, brali udział w życiu gospodarczym, to było bardzo zróżnicowane, ale jakby udaje się tę sytuację jakby załatwić. Tutaj jakby w pewnym momencie gospodarka nabiera rozpędu, ale niestety okazuje się, że w latach 20. nie jest aż tak różowo. Zjawiska jak inflacja i tak dalej to są procesy, które dotyczą całej II Rzeczpospolitej. 1924, 5 rok to są takie lata, które są bardzo kryzysowe dla sądeckich Żydów i można tutaj zauważyć, że do naszego miasta płyną pieniążki na poprawę stanu zakładów rzemieślniczych, fabryk, także przemysłu, od Żydów amerykańskich głównie. Tutaj dwie organizacje, Joint oraz Organizacja Galicyjskich Żydów w Ameryce, bardzo wspomagała sądeckich współwyznawców. Kolejny kryzys, 1929 rok, to jest kryzys, z którym tak naprawdę sądeczyzna walczyła już przez całe lata 30. Zaczyna się w Stanach Zjednoczonych, więc niespecjalnie organizacje z Ameryki pomagają sądeckim Żydom, mają tam własne problemy. Natomiast sądeczyzna, a wśród nich także na tym terenie Żydzi sądeccy, powoli odbudowują gospodarkę. I w roku 1929 praktycznie przez kolejne 10 lat trwa taka mozolna odbudowa, przerwana bardzo tragicznym wydarzeniem, jakim jest powódź w 1934 roku, która też niestety pozbawia wiele osób warsztatów pracy, ale przede wszystkim nawet dorobku całego życia. Ustawą, która niewątpliwie uderzyła w ludność żydowską, bo w pewien sposób zablokowała taką swobodną możliwość handlu, była ustawa o handlu niedzielnym, czy właściwie zakazująca handlu niedzielnego z 1919 roku. Dla Żydów sobota była dniem świątecznym, niedziela, pierwszy dzień tygodnia, była dniem, kiedy bardzo często otwierali swoje sklepy, piekarnie i inne zakłady pracy. Oczywiście musieli się temu podporządkować, ale niejednokrotnie dochodziło do łamania tego przepisu w okresie międzywojennym. Żydzi dbali o swoje interesy gospodarcze na Sądecczyźnie, skupiając się w bardzo wielu organizacjach. Te organizacje są bardzo, naprawdę bardzo liczne i jest ich też mnóstwo i głównie były zakładane przez środowisko syjonistów. Bardzo charakterystyczna rzecz, że właśnie syjoniści stworzyli mnóstwo różnych towarzystw i w kulturze, i w gospodarce, i w sporcie, i tak dalej, które no niemal na każdym polu dawały taki sygnał do działania dla ludności żydowskiej. Tutaj bardzo ważną organizacją gospodarczą był Związek Kupców i Przemysłowców, który powstał w 1910 roku. Były też spółdzielczy związek kredytowy, były różnego rodzaju kasy zapomogowe, Yad Harusim, Stowarzyszenie Żydowskich Przemysłowców, Stowarzyszenie Żydowskich Robotników, a więc naprawdę bardzo, bardzo dużo organizacji, można by o nich tutaj mówić, ale nie tylko Nowy Sącz, także inne miasta. W Krynicy powstaje Związek Kupców i Przemysłowców, którego szefem jest Enkner. W Starym Sączu powstało i zaistniało Zrzeszenie Kupców i Przemysłowców, a więc pokazuje to skalę działalności nie tylko w stolicy regionu, ale także na terenie całej Sądecczyzny. Przechodząc już do konkretnych jakby dziedzin gospodarki, gdzie Żydzi działali, chciałem zacząć od przemysłu drzewnego, który no tak naprawdę ten poważniejszy przemysł drzewny był zdominowany przez ludność żydowską. Sądecczyzna, wiadomo, jej bogactwem były od zawsze lasy. Innych surowców specjalnie nie mieliśmy na naszej ziemi i Żydzi to doskonale rozumieli i wykorzystywali. Prężnie działające tartaki, jak chociażby Ablozera w Piwnicznej, tak w Muszynie,
Tartak, w Łabowej, w Skrudzinie, Falkowej, Kamionce. To są miejscowości, gdzie Żydzi prowadzili tartaki. Właśnie ten pierwszy Ablozera to był jeden z największych tartaków w naszym regionie. Łącznie na podstawie dokumentów z lat 30. Można stwierdzić, że aż 14 tartaków z 28, czyli dokładnie połowa, znajdowała się w rękach żydowskich. Oczywiście byli tacy, którzy uważali, że Żydzi niszczą gospodarkę leśną, eksploatują lasy zbyt agresywnie. Taką osobą był m.in. Adam Stadnicki, hrabia nawojowski, który starał się też wykupić jak najwięcej tych lasów, tworząc rezerwaty chociażby wokół Szczawnicy, Rytra i innych miejscowości. Jego działalność to też osobna sprawa. Z tego, że Żydzi posiadali tartaki, wynikała inna sprawa, że w większości prowadzili także składy drewna. I właściwie w wielu miejscowościach wokół Nowego Sącza takie składy drewna istniały. Jeden z większych, który znajdował się niedaleko Krynicy w Powroźniku, zatrudniał najwięcej osób, należał do rodziny Chorowiców, ale tak naprawdę w Chełmcu, w Chomranicach, Klęczanach, to były jakby miejscowości ulokowane wzdłuż głównych dróg, gdzie takie składy się znajdowały. Dziedziną też gospodarki związaną bardzo z jakby też z przemysłem drzewnym, bo jakby też pokrewnym z budowaniem domów, jest działalność rodziny Szternów, czyli przemysł, nazwijmy to szeroko, budowlany. Szternowie faktycznie sprzedawali wszystko w Nowym Sączu na ulicy Wałowej, począwszy od papy na dach, skończywszy na betonie, dachówkach, ceramice łazienkowej oraz innych elementach wyposażenia. I była to rodzina, która posiadała niezwykle rozgałęzione kontakty, sięgające nawet Wiednia w okresie autonomii galicyjskiej, i zdecydowanie byli monopolistami na rynku budowlanym. Rodziną, która starała się wejść w rynek handlu żelaznymi towarami, żelaznymi elementami wyposażenia domów czy różnego rodzaju posesji, ogrodzeń, była rodzina Szongutów, która prowadziła na ulicy Naściszowskiej swoją fabrykę, tak zwaną kuźnię. No i co ciekawe, to właśnie tam, na piekle, w Nowym Sączu w 1922 roku, w tej malutkiej fabryce, wybuchł strajk. Robotnicy zażądali oczywiście po pierwsze podwyżek cen, po drugie 8-godzinnego dnia pracy, po trzecie większej liczby dni wolnych. No i oczywiście żydowski przemysłowiec nie chciał się na to zgodzić. Pod naciskiem robotników i przedłużającego się strajku w końcu ustąpił, i śladem właśnie jego pracowników także inni Żydzi pracujący w zakładach wzniecili strajki, i zazwyczaj kończyły się one poprawą losu właśnie robotników. Kolejną dziedziną, o której chciałbym wspomnieć, jest przemysł chemiczny, fabryki mydeł, i szczególnie ta jedna z większych, fabryka mydeł Kunstlerów, która mieściła się również na piekle, na ulicy Czystej zresztą. Tam rocznie produkowano aż 30 ton mydła, bardzo dużo. Pod zamkiem również mieściły się małe fabryki świec i mydła. I tutaj zdecydowanie, jeżeli mówimy o przemyśle chemicznym, to właśnie ludność żydowska dominowała. Kolejna dziedzina przemysłu to poligrafia druk. Bardzo znana drukarnia w Nowym Sączu to była drukarnia braci Ende, nazywana drukarnią podhalańską, gdzie schodziła praktycznie z maszyn tej drukarni schodziła prasa najbardziej znana w międzywojennym Sączu, jak Głos Podhala, Kurier Podhalański i tak dalej. Bracia Ende naprawdę posiadali bardzo nowoczesne maszyny i działali bardzo sprawnie do wybuchu II wojny światowej. Kolejna drukarnia mieszcząca się w samym centrum miasta, bo na zbiegu ulic Jagiellońskiej i Szwedzkiej, to jest drukarnia Giseli Braw, tak zwana drukarnia ekspresowa. Produkowała głównie pocztówki, czy właściwie drukowała głównie pocztówki, które często znamy z reprodukcji starych Nowego Sącza. No ale z tą drukarnią związana jest też historia warunków, w jakich pracowali ówcześni robotnicy. Przed II wojną światową w drukarni Brawów bardzo często dochodziło do donosów na pracodawców, którzy kazali, czy właściwie wymagali od swoich pracowników, żeby przebywali w warunkach urągających miejscom pracy. Dziurawe podłogi, brak sanitariatów,
wilgoć, zaciemnione pomieszczenia. Szczególnie jedna osoba, panna Gusta Weinsteinowa, była bardzo zaangażowana w pisanie donosów na swoich pracodawców, w związku z czym brawowie, kiedy tylko się dowiedzieli, kto je pisze, zwolnili ją. Natomiast skutek tego był taki, że sprawę tych donosów rozpatrywała inspekcja pracy i oczywiście specjalnie krzywdy brawom nie zrobiono, a Weinsteinowa założyła swoją własną drukarnię, gdzie również jej pracownicy na nią donosili, bo lepsza specjalnie od brawów nie była. Taka dziedzina gospodarki chyba obecna od dawna na Sądecczyźnie są młyny i też bardzo często znajdowały się w rękach żydowskich. Wspomnę tylko o młynie Laksów czy Chorowiców, znajdował się pod szpitalem w rejonie dzisiejszej Sandecji. Sama młynówka, która płynęła przez Nowy Sącz aż od strony Nawojowej, tam w Zawadzie Klapholdzowie prowadzili młyny. Tutaj też bardzo dużo tych rodzin żydowskich młynarzy można by wymieniać. Bardzo ciekawy rodzaj przemysłu i taki, gdzie Żydzi dominowali, to też jest przemysł związany z produkcją alkoholu. I tutaj kilka rodzin. Rodzina m.in. Kneblów z ulicy Wałowej, która była niezwykle taka postępowa. Kneblowie, w ogóle bardzo ciekawa historia, przybyli z Kresów. Najpierw przyjechał jeden z braci Kneblów, który dotarł do Nowego Sącza na rocznicę śmierci Cadyka. Stwierdził, że nie podoba mu się to życie ortodoksa i zakłada interes w Nowym Sączu. Założył winiarnię, zaraz ściągnął drugiego brata. Bardzo sprawnie obydwaj prowadzili handel winami, sokami, różnymi alkoholami. Do tego stopnia, że nawet księża katolicy nabywali często wino właśnie u Knebli. Do dzisiaj jeszcze na Wałowej, gdzie mieszkali, można zobaczyć w ich kamienicy takie tory, które służyły do przewożenia beczek wina zwożonych właśnie do piwnicy. Ocalały z tej rodziny Emil Knebel wspominał, że ojciec żył bardzo przyjaźnie z wszystkimi ludźmi w Nowym Sączu. No i wspominał też taki barwny epizod, że kiedy wrócili ze Związku Radzieckiego, bo tam na Syberii przeżyli drugą wojnę światową, marzyli, żeby ten interes winiarski wskrzesić w Nowym Sączu, ale kiedy weszli do swojej piwniczki na Wałowej, do składu wina, zostali zdewastowane właściwie wszystkie zapasy, natomiast w niektórych beczkach pływały czapki rosyjskich żołnierzy, którzy prawdopodobnie się raczyli tym trunkiem. Znany skład wina Abrahamowicza i też bardzo ciekawa historia właśnie kryzysu gospodarczego. Ten skład wina mieścił się w kamienicy po dawnej policji na ulicy Szwedzkiej 9. Ta kamienica została zbudowana przez Zilbermana, inteligencję sądecką, adwokat i lekarz, dwaj bracia. W 1929 roku, kiedy pojawił się kryzys gospodarczy, nagle długi Zilbermanów zaczęły tak szybko rosnąć, że w pewnym momencie musieli sprzedać swoją kamienicę. Natomiast, jak mówi legenda, Silberman posiwiał jednej nocy i niedługo potem umarł z nerwów, ze stresu. Natomiast kamienicę nabył właśnie Bernard Abrahamowicz, prowadzący tam do II wojny światowej podhalański skład wina. Bardzo znana także fabryka, jeżeli mówimy o alkoholu, bardzo znana była fabryka Englandera, która mieściła się w Dąbrówce niemieckiej. Englanderowie to jest w ogóle osobny temat, związany też z hasydyzmem, związany z przemysłem i z wieloma innymi historiami, ale warto pamiętać w kontekście mówienia o przemyśle alkoholowym o Łąckiej Śliwowicy, która też jest niejako dzieckiem żydowskich przemysłowców. Myślę tutaj o rodzinie Grossbardów, która na masową skalę zaczęła produkować ten znany trunek, który dzisiaj jest chyba najbardziej eksportowym alkoholem rodem z Sądecczyzny. Nawiązując właśnie do alkoholu, trzeba wspomnieć jeszcze o przemyśle spożywczym i on był też zdecydowanie zdominowany przez
Żydów. Aż 70% produkcji spożywczej w całym powiecie sądeckim właśnie była w posiadaniu sądeckich Żydów. No a w Nowym Sączu bardzo dużo sklepów również oni prowadzili i tak naprawdę tutaj można by wymieniać całą litanię tych sklepów. Chciałem wymienić jeden z zakładów związanych z tym przemysłem, mianowicie słynną marmoladziarnię Gelba, Wolfa Gelba, która była prowadzona na Boconiu, czyli ulica Zdrojowa w Nowym Sączu. To właśnie Gelb, który przybył z Kobyle Grudka, więc Grudka nad Dunajcem, w tym miejscu postawił bardzo nowoczesny zakład. Na każdej niemalże ulicy i na każdej niemalże wsi wokół Nowego Sącza znajdował się sklep żydowski. Na takiej wsi sklep zazwyczaj sprzedawał wszystko. Tam można było kupić zarówno towary spożywcze, jak i nawet towary bałwatne, przybory krawieckie. No wszystko dosłownie. I warto odnotować, że na wsi wzajemne relacje w gospodarce były dużo spokojniejsze. Tam pójście do sklepu i nawet zakup u Żyda na zeszyt, na borg, jak mówiono, był pewny, bo to był swój człowiek. Bardzo wiele relacji o tym mówi, że absolutnie się tego nie obawiano. W mieście już te relacje wyglądały dużo bardziej, były bardziej skomplikowane. I tutaj trzeba wspomnieć o latach 30., kiedy szczególnie taka rywalizacja chrześcijańsko-żydowska jest w przemyśle. Oczywiście dochodzi do incydentów typu wywracanie kramów żydowskich, głównie prowokowanych przez endecję, ale to, tak jak mówię, są incydenty. Jeżeli chodzi o place targowe, trzeba wymienić przede wszystkim rynek, gdzie od strony północnej, czyli od strony zamku, swoje stragany rozkładali Żydzi, a od strony południowej, czyli tam, gdzie dzisiaj postój i taksówek, handlowali chrześcijanie, bez większych incydentów. Wtorek i piątek to są dwa dni targowe, które gromadziły tłumy ludzi na rynku sądeckim i te dni targowe mają długą i ciekawą historię, natomiast taka ciekawa hasycka opowieść, legenda mówiąca o tym, że właśnie wcześniej dniem targowym miał być inny dzień, mówiono o sobocie i rzekomo dzięki wstawiennictwu samemu Chaima Halberstama, cadyka i rabina u władz miasta, zmieniono ten dzień na piątek i stąd dzisiaj mamy te właśnie dwa dni handlowe w naszym mieście. Handlowano na uliczkach, handlowano na małym rynku, czyli Tepe Plac, to jest plac 3 Maja i w wielu, wielu innych miejscach. To właściwie tyle, ile dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o gospodarce sądeckich Żydów. Temat może niezbyt ciekawy, ale za to bardzo, bardzo rozległy. Tutaj zaledwie kilka słów o tym wszystkim, co się działo w okresie międzywojennym w dziedzinie gospodarki. Więcej można doczytać w artykułach na naszej stronie sądeckiego Sztetlu. I zapraszam Państwa na pozostałe wykłady dotyczące historii, kultury i tradycji sądeckich Żydów właśnie na sądeckim Sztetlu. Dziękuję bardzo.